Apostoł Piotr napisał w swoim liście, w drugim liście, w pierwszym rozdziale takie oto słowa. Od 12 do 15 wersetu. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie. Jak wiecie, to po co przypominać? Myślę, że nikomu z nas nie jest obce znaczenie przypominania. Aczkolwiek nie lubimy, gdy nam ktoś przypomina, szczególnie o rzeczach oczywistych. Piotr napisał, zamierzam zawsze przypominać wam, chociaż o nich wiecie, i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale mieli to w pamięci. W pewnym sensie utożsamiam się z tymi słowami dzisiaj wygłaszając, dlatego, że każdy z nas ma tą świadomość przemijania i nie wiemy, co przyniesie jutro, co przyniesie kolejny miesiąc, kolejny rok. Siostry i bracia, dzisiaj w dobie internetu, nagrywania, jest to pewien też dyskomfort, może złe słowo użyłem, ale pewna takie obciążenie, bowiem to kazanie, które dzisiaj chcę powiedzieć tu w tym zborze, jest kazaniem, które już wygłosiłem w dwóch zborach naszego okręgu. Dzisiaj chcę go powtórzyć po raz trzeci, powtórzyć pewne myśli. Być może dla niektórych z was te myśli będą znane, ale niech to będzie przypomnieniem, niech to będzie odświeżeniem. Apostoł Paweł w liście do Filipian też napisał dość interesujące zdanie. List do Filipian, 3, 1 werset, też miał świadomość tego, że niektórzy może mogli odbierać, ach, Pawle, mówisz ciągle o tym samym. Pierwszy werset 3 rozdziału zaczyna się tak. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. A wam czytać jedno i to samo nie przykrzy się? Zależy co, prawda? Biblia jest taką wyjątkową, fenomenalną księgą. Przynajmniej mnie i wiem chyba każdemu z was tutaj obecnych, że sięgamy do niej i nie przykrzy nam się czytanie Biblii, prawda? Ciągle z jednakową świeżością, nawet fragmenty, które wiele razy czytaliśmy, ciągle z jednakową świeżością przemawiają do nas. Ale dalej Paweł napisał, dla was zaś jest to zabezpieczeniem, a więc powtarzanie, przypominanie jest zabezpieczeniem. No, zabezpieczamy przed niebezpieczeństwami i my wiemy, z jakiej strony grozi nam niebezpieczeństwo. Ba, niebezpieczeństwa nawet możemy powiedzieć w liczbie mnogiej. Jest ktoś, kto zastawia na drodze dzieci Bożych sidła, a wiecie, sidło wtedy jest niebezpieczne, jak jest niezauważone albo gdy jest zlekceważone. Zgodzicie się? Bo jeżeli ktoś widzi sidło, prawda? Dzisiaj popularnym w wojskowości to jest minowanie, prawda? A więc minowanie terenu w taki sposób, że wchodzisz na zaminowany teren, jeśli nieostrożnie, jeśli zlekceważysz, to tam kończysz w sumie swoją drogę.
A więc dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby te przykłady nam rzeczywiście do nas przemówiły, żeby nam coś dały. To kazanie, moi drodzy, powstawało kilkanaście lat i o tym mówiłem. Wciąż nie byłem gotów, aby o tym mówić. A potem nie wiedziałem, jak go zatytułować. I ostatecznie tytuł, który nadałem, jest nieco prowokujący, jest nieco zagadkowy, bowiem jest to pytanie, czy jesteś gotów opuścić Grecję. Czy jesteś gotów opuścić Grecję? Moi drodzy, czytając Pismo Święte, my wiemy, że po upadku w grzech ten świat dostał się pod władzę księcia tego świata. I tą władzę, na tą władzę przyzwolił Bóg. Mimo, że została ona podstępnie zabrana. Kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, jedna z pokus zaraz po chrzcie, z którą szatan przyszedł do Niego, mówi: Jezusie, ja Ci oddam wszystkie królestwa ziemi, bo moje są. Godne zauważenia, bo moje są. I nie będziesz musiał cierpieć, nie będziesz musiał ponosić śmierci. Wystarczy, że ukłonisz się przede mną. Za trudne? Za dużo chcę? Pan Jezus nie powiedział wtedy: to nie są twoje. Zresztą przy innej okazji mówił, że książę tego świata przychodzi. Książę tego świata jest osądzony. W związku z tym my żyjemy dzisiaj na obczyźnie. My żyjemy dzisiaj na terenie, który należy do kogoś innego. Nie został on jeszcze w pełni odebrany. Gdy Pan Jezus powróci, stanie się prawowitym władcą. Dzisiaj w dalszym ciągu ten świat jest wrogi Bogu. Dlatego w Biblii jest kilkakrotnie, wiele razy powtórzone wezwanie: wyjdź z tego świata, ludu mój. W historii Starego Testamentu znajdujemy przynajmniej kilka opisów wezwania do wyjścia. Takim znanym przykładem to przykład wezwania Abrahama: wyjdź z tej ziemi, w której się urodziłeś, w której mieszkasz. I to, co często podkreślamy, Abraham nie pytał: Panie Boże, daj mi dokładny plan, rozrysuj na mapie drogę, gdzie mam iść. Abraham wyszedł, idąc za głosem Bożym. Czytamy o tym, że Izrael został wyprowadzony, wyszedł z Egiptu. A potem wiele razy tytułem karcenia dostawał się znów w niewolę wrogów, deportowany w różne strony, znów miał wychodzić z tych różnych stron i wracać do tego symbolicznego Kanaanu, do tej ziemi, która stanowiła symbol nowej ziemi. W księdze Izajasza, przywołam tylko dwa takie charakterystyczne fragmenty, w księdze Izajasza w rozdziale 11 znajdujemy takie oto słowa, werset 11 i 12. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu i z Patros i z Etiopii i z Elamu i z Sinaru, z Hamatu i z wysp na morzu.
Oczywiście w pierwszym zastosowaniu te słowa odnosiły się do rzeczywistego, etnicznego narodu izraelskiego. Jego historia powinna być dla współczesnych wielką lekcją życia, wielką lekcją pielgrzymki. Bóg tutaj mówi o tych różnych miejscach, o tych różnych krajach, w które dostał się jego lud do niewoli z powodu wiarołomstwa. Ale nad resztką Bóg okazał i okazywał i okazuje wciąż swoją łaskę nad tymi, którzy jednak w pokorze, uznając swoją winę, swój udział w grzechu. Bo wiecie, tu znów przypomnę wam, kiedy Daniel znalazł się w Babilonii i kiedy po latach modlił się, słynna modlitwa Daniela opisana w 9 rozdziale, pamiętacie, to on miał prawo powiedzieć: Panie Boże, to z powodu winy ojców myśmy się dostali do niewoli. Ale to, co często, na co często zwracamy uwagę, a Daniel wtedy mówił: Panie Boże, to my zgrzeszyliśmy, to my odstąpiliśmy od Ciebie. Wiecie, to jest świadomość społeczności. Wiecie, boli mnie, gdy ja czasami słyszę w zborze, w kościele, to oni, mówiąc o zarządzie zboru, to oni, mówiąc o zarządzie kościoła, bo to oni, no bo ja jestem lepszy, to oni źle robią. Zwróćmy uwagę, jeśli uczymy się i mamy te dobre przykłady, zauważcie, Daniel jest tutaj takim naprawdę wymownym przykładem zrozumienia społeczności. Siostro i bracie, czy kochasz swój zbór? Czy kochasz go mimo nieraz przykrych rzeczy, które dotknęły ciebie, czy które dostrzegasz? Czy kochasz swój zbór? Czy traktujesz go jako rodzinę? Czy utożsamiasz się z nim? Czy nie dzielisz czasami i nie stajesz z boku, mówiąc: to oni? A to się zawsze mówi wtedy, gdy siebie się uważa za lepszego, a oni są gorsi. Dlatego to jest lekcja dla nas dzisiaj, żebyśmy zastanowili się. W 49 rozdziale Izajasza, drugi fragment, który chcę przywołać, 49 rozdział Księgi Izajasza i tam wersety od 11 do 14. Poprzez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone, mówi Bóg. I tak jedni będą przychodzić ze wschodu, drudzy z północy i z zachodu, a jeszcze inni z kraju szynitów. Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemią i wy góry rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. A jednak Syjon mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Wymowne słowa również. I myślę, że komentarza nie wymagają, ale podkreślam, że Bóg zapowiada, że ludzi będzie, że będą wychodzić, będą przychodzić ze wschodu, z zachodu, z północy, z wielu różnych stron. I tutaj jest wymieniony kraj Synitów. Chcę podzielić się tym, co dowiedziałem się, że ta nazwa kraj Synitów w języku hebrajskim oznacza Chiny, oznacza Daleki Wschód. Nie, a więc to wyjście, to wezwanie do wyjścia jest z różnych stron. Siostry i bracia, jako adwentyści mamy świadomość swojej tożsamości. Powtarzam, nie jest to powód do zarozumialstwa ani do poczucia, że jestem lepszy niż inni. Uchowaj Boże od takiej postawy, bo to powołanie to również pewne zadanie, pewien obowiązek. Wiecie, my jako ludzie
którzy mamy się wielu rzeczy uczyć od dzieci, ale jednak pamiętajcie, nie wszystkiego mamy się uczyć od dzieci. My mamy wyrosnąć z dziecięcego sposobu myślenia, z dziecięcego sposobu myślenia o życiu. Bo wiecie, co jest charakterystyczne u dzieci? Że oni na pierwszym miejscu stawiają przyjemności, nie obowiązki. Oni chcą się tylko bawić. Czy to jest złe? Nie wiem. Ale rodzice, uczcie swoje dzieci poczucia obowiązkowości. Nie wyręczajcie ich spełnienia różnych obowiązków. Służcie im przykładem, róbcie razem z nimi. Ale uczcie ich obowiązkowości, bo potem taka właśnie dziecinna postawa przenosi się na życie dorosłe i dorośli też nieraz dla przyjemności bez ograniczenia czas, ale obowiązki nie. A Bóg mówi do swoich dzieci, do swojego ludu, idźcie i ogłoście całemu światu wieść, którą trzej aniołowie niosą. Ale moi drodzy, głoszenie nie zakończyło się na tym, co trzej aniołowie głoszą. Bowiem ważną rzeczą jest, odczytując proroctwa, żebyśmy je rozumieli w czasie, zwróćcie uwagę, że żaden z reformatorów średniowiecznych, ani Marcin Luther, ani Hus, ani inni współcześni, średniowieczni reformatorzy nie mówili upadł Babilon. Oni nie głosili o upadku Babilonu. Upadł Babilon to dopiero jeden z trzech aniołów lecących przez środek nieba. Widzieliście tych aniołów lecących przez środek nieba? Nie? A ja widziałem. I słyszałem. I wy słyszeliście, bo dlatego jesteście tu. Bo dotarła do was informacja, że należy się Boga bać i czcić tylko tego, który stworzył niebo, ziemię, tak jak opisuje Biblia. Słyszeliście? Ha? A więc to, co usłyszeliście, to teraz jak w sztafecie sportowej powinniście wziąć i nieść dalej. Nie zatrzymać dla siebie. Wiecie, co to jest sztafeta? Za chwilę o tym jeszcze coś powiem. Kochani, czy niesiemy dalej? Czy niesiemy dalej? Ale moi drodzy, trzej aniołowie, którzy wzywają do bojaźni Bożej i mówią o upadku Babilonu i ostrzegają przed oddawaniem pokłonu komukolwiek innemu niżeli Bogu. Żaden z tych aniołów nie mówi wyjdź z Babilonu, ludu mój. Żaden z tych trzech aniołów nie kieruje wezwania wyjdź, ludu mój. Dopiero Jan w wizji widzi innego anioła. Innego anioła i opisuje go w 18 rozdziale. Ten anioł zasila informacje wypowiedziane przez trzech wcześniejszych aniołów. Moi drodzy, nie czas i nie miejsce w tej chwili na szczegółową interpretację proroctw, ale czas i miejsce i chcę zachęcić was do tego, żebyście to zgłębiali, żebyście to rozumieli. Bo tylko wtedy, gdy będziecie to rozumieć, to będzie miało to przełożenie na wasze życie. Każde słowo, które czytamy, a nie rozumiemy, nie ma zastosowania w życiu. Dopiero w życiu będzie miało zastosowanie wtedy, kiedy go zrozumiemy. Dlatego ten anioł, którego Jan opisuje w 18 rozdziale, moi drodzy, dwa szczegóły tam są opisane. Otwórzcie Księgę Objawienia, niech wasze oczy również dostrzegą literki zapisane w tym miejscu. Pierwszy werset. Inny anioł, którego Jan widział wstępujący z nieba, po pierwsze miał wielkie pełnomocnictwo. Czy trzeba wam tłumaczyć słowo pełnomocnictwo? Myślę, że nie. Ale zrozumcie, ten anioł miał wielkie, wielkie pełnomocnictwo. Podoba mi się ten przymiotnik. Ale druga rzecz. Rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Ludu Boży.
Czy światło Twoje świeci tak, że ziemia rozjaśnia się od Twojego blasku? To retoryczne pytanie, jedno z wielu, które dzisiaj Bóg stawia mnie i Tobie. Czy doceniasz to wielkie pełnomocnictwo? Ważną rzeczą jest zrozumieć, kto przedstawiony jest w objawieniu pod postacią tego anioła, mającego wielkie pełnomocnictwo. I tenże anioł powtórzył z wielką mocą treść drugiego anioła z tych trzech wcześniejszych. Upadł wielki Babilon, a potem donośny głos Jan słyszy w wersecie czwartym: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. To jest motywacja, to jest argument, to jest powód, dla którego Bóg wzywa swój lud, aby wyszedł z Egiptu, z Babilonu, z Sodomy, z Grecji, z Asyrii, ze wschodu, z zachodu, z północy, gdziekolwiek jest. I moi drodzy, tu nie chodzi o to, żeby przeprowadzić się w inny rejon geograficzny, bo te słowa dotyczą autentycznie spraw duchowych. Należy zrozumieć sens tych wielkich słów. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj chcę skoncentrować się na wyjściu z Grecji. Bo ten problem niektórych dotyczy. Nie wszyscy są w Grecji, niektórzy są w Grecji, a inni są w Rzymie. A jeszcze inni są w Egipcie. Albo w Sodomie też. Bo w 11 rozdziale w Księdze Objawienia występuje nazwa właśnie o duchowym Egipcie i Sodomie. 11 rozdział Księgi Apokalipsy. Ja zakładam, moi drodzy, że te sprawy was naprawdę interesują. Dlatego koncentruję się na Grecji. Dlaczego? Dlatego, że Grecja do dzisiejszego dnia zniewala wielu dzieci bożych. Tak, Grecja zniewala wielu dzieci bożych. W jakich przestrzeniach? Zwrócę uwagę na dwie przestrzenie. Pierwsze, filozofia grecka. Grecja jest kolebką filozofii, która wywarła i wywiera olbrzymi wpływ do dzisiejszego dnia. Nauka o nieśmiertelnej duszy w chrześcijaństwie jest kontynuacją nauki Platona, dlatego nazywa się neoplatonizmem. Niektórzy na siłę szukają jej korzeni w Piśmie Świętym. Próbują tam znaleźć. Ale ta nauka pochodzi z Grecji. Grecki sposób myślenia, grecka filozofia, grecki sposób wychowywania. Chcę powiedzieć, że nie wszystko, co greckie, to złe. Żeby ktoś nie wyciągnął takiego wniosku. Bo to byłby absolutnie zły wniosek. Ale my mamy opuścić Grecję, niezależnie od tego, jak tam jest dobrze. A więc kwestia naszego sposobu myślenia, naszej filozofii, naszego podejścia do życia ciąży na nas, bowiem w zdecydowanej większości systemy edukacyjne oparte są na greckiej myśli filozoficznej. Zresztą ateizm nie jest rzeczą nową, która się zrodziła dopiero w wieku XIX, bo Grecy już mieli również taką filozofię, którą tłumacząc na język polski można powiedzieć samorództwo, czyli istota życia, która powstała sama z siebie.
Nie chcę dużo czasu poświęcić filozofii, aczkolwiek to mógłby być odrębny temat rozważania, ale moi drodzy, chcę poświęcić nieco więcej czasu rozrywce, czyli czynnościom, które sprawiają przyjemność, przyjemne spędzanie czasu. I tą przyjemność wielu widzi w sporcie. Ale chcę się ustosunkować do pewnych pojęć, do pewnego znaczenia, co to znaczy. I chciałbym, nie wyczerpując tematu, zainspirować was do osobistego przemyślenia, szczególnie tych, których to zagadnienie będzie dotyczyło bezpośrednio. Po pierwsze, my musimy zwrócić uwagę na znaczenie słów, zwrócić uwagę na istotę, na treść, którą niosą. Słowo sport, którym się posługujemy, do języka polskiego trafił dopiero w XVIII stuleciu, wcześniej nie było znane. To słowo sport, jak pisze Andrzej Maciejewski na łamach miesięcznika literackiego w artykule pod tytułem Ewolucja definicji sportu, zacytuję kilka zdań. Ze względu na powszechność dzisiaj słowa sport, ważne jest określenie jego definicji. Spotykanych jest wiele objaśnień tego pojęcia. Niestety sformułowanie jednolitej definicji sportu nie jest możliwe. Zdumiewająca rzecz. Nastręczało ono ogromnych trudności w przeszłości. W swym podstawowym ujęciu sport wymyka się definicji, jest trudny do uchwycenia i jednoznacznego zdefiniowania. Dalej ten autor wyjaśnia, że to słowo pochodzi z języka łacińskiego i w pierwotnym znaczeniu brzmiało disporte i było zwrotem składającym się z rdzenia porte, które znaczy drzwi, brama, oraz dis, czyli poza, coś za. A więc disporte to było określenie czynności, które ludzie wykonywali na wolnym powietrzu, wychodząc z domów, wychodząc poza drzwi, wychodząc na świeże powietrze, wychodząc z miasta i tam oddawali się zabawom i przyjemnemu spędzeniu czasu. Dalej ten autor pisze w ten sposób, że z języka łacińskiego zwrot ten przedostał się nie tylko do języków europejskich, ale innych również. A słowem tym określano wszelkie rozrywki, zabawy i przyjemne spędzanie wolnego czasu. Przyjemne spędzanie wolnego czasu. Sport zatem to zabawa, gra, rozrywka. Szczególnie zaś wszelkie ćwiczenia ciała połączone z zabawą. W jednej z definicji sportu w przeszłości czytamy, wyraz ten oznacza wszelkiego rodzaju rozrywki prowadzone systematycznie i połączone z energicznym ruchem ciała lub natężeniem sił fizycznych, a stanowiące dla każdego człowieka odpoczynek po pracy. Aktywny odpoczynek po pracy. Inny z autorów napisał, wyraz sport pochodzący z języka łacińskiego oznacza rozrywkę na świeżym powietrzu połączoną z większą lub mniejszą pracą mięśni. Ale w XIX wieku, czy na początku XX wieku, niejaki pan Kordys, organizator ruchu sportowego w Warszawie, zdefiniował sport tak. Każda czynność jest sportem, o ile wykonywana jest wyłącznie w celu współzawodnictwa.
na podstawie ustalonych przepisów. Motyw każdej czynności, o ile jest sportem, motywowany jest wyłącznie dążeniem do osobistego wyróżnienia i uznania. Popatrzcie, jak ewoluowało to pojęcie. Ściśle ze sportem związane jest słowo olimpiada i temu słowu również chcę poświęcić troszeczkę uwagi, bowiem słowo olimpiada dzisiaj odnoszona do rozgrywek, które ze sportem w istocie, zaryzykuję stwierdzenie, możecie się z tym nie zgodzić, które ze sportem w pierwotnym znaczeniu definicji tego słowa nie mają dzisiaj nic wspólnego. Olimpiada, słowo to pochodzące z Grecji, z miasta Olimpia, leżącego u podnóży góry Olimp. Olimpiadą był 4-letni okres oczekiwany od igrzysk do igrzysk. Dzisiaj my olimpiadą nazywamy igrzyska, za chwilkę powiem o igrzyskach. Natomiast w dawniej olimpiada to był 4-letni okres dzielący kolejne igrzyska. O greckim pochodzeniu olimpiady nie potrzeba nikogo przekonywać. Warto wiedzieć i znać tą różnicę, że dawniej olimpiadą nazywano 4-letni okres. Dlatego rzecz charakterystyczna, że ta zmiana zaistniała. Natomiast w starożytnej Grecji igrzyska były pewnymi czynnościami ku czci bóstw mieszkających na Olimpie. A więc początkowo były to tylko biegi, które miały oddać cześć bóstwom zamieszkującym Olimp. Zatem tradycyjna grecka ceremonia dotyczyła, moi drodzy, przede wszystkim Prometeusza, to zapalanie ognia olimpijskiego, bowiem temu bóstwu starożytni przypisywali dar ognia, który przekazany został ludziom. Ogień olimpijski, który do dzisiejszego dnia jest rozpalany podczas igrzysk, ma swoje pochodzenie z kultu ognia w starożytnej Grecji. W związku z tym warto się zastanowić, moi drodzy, nad kolejnym słowem igrzyska. Bowiem słowo to pochodzi od rzeczownika igra, igrać. I niestety, ale ma ono bardzo negatywne znaczenie. Bowiem w języku polskim to słowo znaczy figlować, żartować, bawić się cudzym kosztem. Bawić się cudzym kosztem. Bawić się czyimś kosztem. Lekceważyć kogoś. Bawić się lub postępować lekkomyślnie. Dzisiaj używamy tego słowa w połączeniu igrać z losem, igrać z ogniem. A więc jest to słowo, które niestety, ale w swym
w swym znaczeniu ma bardzo negatywne znaczenie. W dawnej polszczyźnie słowo to również oznaczało pośmiewisko. Nie igraj ze mnie. A więc powinniśmy na tyle być też dociekliwi, żeby rozumieć pochodzenie i znaczenie, niezależnie od przemian, jakie w historii zaistniały. Gdy mówimy jeszcze o sporcie, występuje takie słowo jak turniej. Czymże jest turniej? Czymże jest turniej? Turniej, moi drodzy, to słowo również ma swoje negatywne znaczenie, bowiem turniej to są burdy, zamieszki, walka. Walka. A zatem, sięgając do historii, do początków, nie możemy zaprzeczyć, nie da się temu zaprzeczyć, że we współczesności zrekonstruowano kult bóstw greckich. Najpierw, jak wspomniałem, w Grecji były to biegi z ogniem urządzone ku czci Prometeusza, który według wierzenia starożytnych, jak powiedziałem, przyniósł, ofiarował ludziom ogień. Ogień na igrzyskach utrzymywano również i on musiał płonąć przez cały czas igrzysk, dzisiaj również ku czci Zeusa, jak również rozpalany był na specjalnym ołtarzu poświęconym bogini Hestii, a w Grecji była to bogini domowego ogniska. Ogień ten rozpalano poprzez soczewkę koncentrującą płomienie słońca w jednym punkcie. Dziś niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że świadomie czy nie uczestniczy w tym samym kulcie. Kontynuuje ten sam kult. Moi drodzy, zastanówmy się nad tym, jakie przynoszą owoce, jakie rodzą owoce igrzyska, w których bierzemy udział, niezależnie od rangi, czy też obserwujemy tylko te igrzyska i jesteśmy, jak to się potocznie mówi, kibicami. Jakie uczucia wywołuje w sercu człowieka? Czy nas to zbliża do Boga? Czy czyni to nas lepszymi, wrażliwymi? Czy nie czasami odwrotnie? Czy nie wywołuje agresji? Czy nie wywołuje nienawiści? Czy nie wywołuje walki? Czy to jest przyjemność? Wiecie, niektórzy widzą przyjemność w piciu alkoholu, a więc pozwólmy im pić, bo to im sprawia przyjemność. Inni widzą przyjemność w braniu narkotyków. Dlaczego im zabraniać, skoro im to sprawia przyjemność? Niektórym sprawia przyjemność oglądanie wulgarnych, pornograficznych filmów. Mówią, cóż w tym jest złego? Nie wszystkich to dotyczy, ale niektórych tak. Niektórych tak. Zatem, moi drodzy, jeśli uczestniczymy w sporcie według dzisiejszej definicji, która jest walką, zastanówmy się, komu my wtedy służymy.
Czy Chrystus powołałby drużynę futbolową? Szokiem dla mnie było, autentycznie szokiem dla mnie było, kiedy ktoś mi polecił, abym przesłuchał audycję dostępną w YouTube, co Chrystus i Budda powiedzieliby sobie, gdyby się spotkali. Jest to dostępne, możecie sobie to obejrzeć. Ja wspomnę tylko jedno zdanie. Wykładowca, który tam występuje, na samym początku, kilka minut po wstępie, powiedział, że jeden z lamów buddyjskich zastanawiał się, czy nie zorganizować buddyjskiej drużyny futbolowej. I cytuję dosłownie, po przemyśleniu, a raczej po przemedytowaniu, doszedł do wniosku, że drużyna futbolowa buddyjska zawsze przegrałaby każdy mecz. Bowiem zawodnik buddysta, gdyby otrzymał piłkę, przekazałby ją swojemu przeciwnikowi i powiedział: proszę. Zdajecie sobie sprawę? Buddyjski futbolista, gdyby wszedł na stadion sportowy, otrzymałby piłkę, dałby ją swojemu przeciwnikowi i powiedział: proszę. A przecież po co się wchodzi na stadion? Po to, żeby za wszelką cenę wygrać, skopać przeciwnika. Żeby wygrać, po to się idzie. Dla zabawy? To jest zabawa? To jest zabawa? To jest przyjemny czas? Owszem, niektórzy mówią, adrenalina, tak. Ale co ta adrenalina wywołuje? Czy dziecko Boże mogłoby zaprosić Pana Jezusa: Panie Jezu, chodź ze mną, pokopiemy w piłkę. Kochani, powtórzę, co już z tego miejsca powiedziałem i to jeden z was mi powiedział. Gdy stajesz do rywalizacji, obojętnie w jakiej przestrzeni, to naprzeciwko ciebie staje wróg, a nie przyjaciel. Bo w rywalizacji celem jest pokonać przyjaciela? Przyjaciel przyjacielowi pomaga. Przyjaciel przyjacielowi pomaga. Tak rozumiem przyjaźń. Ale przyjaciel przyjaciela kopie? Przyjaciel przyjaciela bije po twarzy? To jest przyjaźń? No chyba tylko demoniczna. Ale nie Boża. A ty się temu przyglądasz? A pamiętajcie, Biblia mówi, że to, na co patrzysz, w to przeobrażasz się. Takie jest prawo psychologiczne. I na pewno nie słyszycie tego zdania po raz pierwszy. To, na co patrzysz, w to się przeobrażasz. Jeśli będziesz patrzył na Jezusa, będziesz przeobrażał się na Jego podobieństwo. Ale jeśli patrzysz na walczących, będziesz się przeobrażał w ich podobieństwo. Taka jest prawidłowość. Dlatego zauważcie, część młodzieży, która ma swoich idoli, tak się ubiera jak ich idole, tak się zachowuje, tak się wyraża, tak się wzoruje. I oni nieraz są nieświadomi nawet tego. Oni są nawet nieświadomi tego. Wybaczcie, siostry i bracia, młodzieży kochana, wybaczcie mi to, co teraz powiem. Proszę was, wybaczcie mi. Ale w dziurawych spodniach, to gdy byłem dzieckiem, wstydziłem się iść paść krowy. Bo nie wstydzę się tego, że byłem pasterzem i w dzieciństwie pasłem stado krów mojego ojca. Ale kiedy spodnie się podarły i mama mówi, nie ma innych, to płakałem i nie chciałem iść w podartych spodniach. Siostry i bracia, zastanówmy się nad kulturą tego świata. Zastanówmy się nad tym, kim jesteśmy. Zastanówmy się nad swoim zachowaniem na co dzień, nie w kościele. Bo w kościele łatwo jest ubrać garnitur, białą koszulę, odświętną sukienkę, uśmiechnąć się, przywitać się serdecznie. To jest bardzo łatwo. Ale kochani, dlatego jest tyle agresji w naszych sercach,
bo my częściej patrzymy na diabelskie rozrywki w cudzysłowie, bo to nie są rozrywki, chyba że tak jak to ktoś powiedział, na rozrywkę granat. I takie rozrywki nas rozrywają. I dzieci Boże na to patrzą, nie widząc w tym nic złego. Nie widząc w tym nic złego. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę na wezwania, jakie Bóg kieruje do nas. I te pięć wezwań chcę, czy tymi pięcioma wezwaniami chcę skierować apel do siebie i do ciebie dzisiaj. Zacznę od słów modlitwy Pana Jezusa zapisanej w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Otwórzcie 17 rozdział Ewangelii Jana. Śledźcie, ci, którzy słuchają, słuchajcie uważnie. Od 13 wersetu aż do 19. Pan Jezus w modlitwie mówi: ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Pan Jezus pragnął, aby Jego naśladowcy mieli w swoim sercu radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Siostry i bracia, młodzieży, bo to przede wszystkim problem wielu młodzieży. Chrystus nie idzie z wami tam, gdzie jest walka, tam, gdzie jest przemoc, tam, gdzie się krew leje. Chrystus tam z wami nie idzie. I dlatego Pan Jezus mówił: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Bowiem nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie swojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posyłam ich na świat. Czujcie się, siostry i bracia, posłani na świat. Ale nie po to, żeby uczestniczyć w kultach pogańskich. Nie po to, żeby przyglądać się niemoralności. Przypomnę, na czym polegał problem zdrady Bileama. Jakub powie: biada tym, którzy poszli drogą Bileama. Pamiętacie, że Balaak, król Moabu, wezwał Bożego proroka znanego ze skuteczności jego słów. I wiedzieli naokoło, że kogo on błogosławił, jest błogosławiony, a na kim powiedział przekleństwo, był przeklęty. Więc Balaak, król Moabu, pomyślał, że to Bileam decyduje o tym, kogo będzie błogosławił, kogo będzie przeklinał. Więc zawołał go i dał mu olbrzymią nagrodę, żeby przeklinał Izraela. Wiemy, jak się historia potoczyła, nie będę opowiadał w szczegółach, ale ku rozczarowaniu Balaaka, Balaam błogosławił i mówi: to ja ci dałem taką nagrodę, a ty ich błogosławisz. Nie martw się, ja nie mogłem inaczej, ale ja ci teraz coś powiem na ucho. Słuchaj uważnie, bo ten lud możesz pozbawić błogosławieństwa Bożego tylko wtedy, gdy go ściągniesz do grzechu. A jak to zrobić? Ano, królu, masz piękne dziewczyny? Mam. Masz przystojnych chłopców? Mam. A masz dobre zespoły big beatowe? No, też mam. No w takim razie w pobliżu obozu izraelskiego urządzaj dyskoteki, urządzaj koncerty big beatowe, tańce striptisowe. Niech się Izraelici przyglądają temu. Przez jakiś czas będą się przyglądać, a potem przyjdą bliżej,
a potem przywołasz ich i pozbawią się Bożego błogosławieństwa. Widzicie, jak my się pozbawiamy Bożego błogosławieństwa? Nic nowego, to jest ta sama droga. A cóż złego jest przypatrzyć się temu? Co złego jest spędzić półtorej godziny, ba więcej niż półtorej godziny i ślepić się w to, jak kopią się nawzajem ludzie, prawda, po to, żeby potem bajońskie sumy pieniędzy za to otrzymać. I to chcecie nazwać sportem? Siostry i bracia, młodzieży, to chcecie nazywać sportem? To jest grecki kult bóstw Olimpu. Nawet nazwy nie zmieniono. A ogień z Olimpii jest przynoszony przed każdymi igrzyskami. I sztafetą przynoszony jest. Dziesiątki kilometrów, dziesiątki tysięcy kilometrów. I musi płonąć. A wiecie, jak ogień na igrzyskach zgaśnie, to zła wróżba. To zła wróżba. I taka była na ostatnich igrzyskach. Niektórzy wojnę na Ukrainie z tym kojarzą, ale to odrębny temat. Pan Jezus modlił się. Kochani, czy wiesz, młodzieńcze, bracie i siostro, że Pan Jezus modlił się w tych słowach o ciebie, żebyś nie brał udziału w tym świecie? Żebyś wyszedł z tego świata, żebyś był świętym Bożym dzieckiem. To wezwanie samego Pana Jezusa. Popatrzmy na wezwanie, jakie skierował Jan w swoim liście. Pierwszy list Jana, bliski uczeń Pana Jezusa. Potem pisał listy. W pierwszym liście, drugi rozdział. Pierwszy list, drugi rozdział. I tam wersety od 14 przeczytamy. Może od 13. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Boże Słowo mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Przypominam wam, nie miłujcie tego świata. To apostoł Jan. Spójrzmy na wezwanie, jakie kieruje Jakub w swoim liście. List Jakuba, rozdział 4. Przepiękny list. I tam, moi drodzy, przeczytamy od wersetu 4. Jakub używa mocnych słów i mówi: wiarołomni, wiarołomni. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Gdybym ja to powiedział, to moglibyście powiedzieć: nie zgadzam się z tobą. Być może kiedy Jakub to mówił w swoim czasie, może niektórzy też mówili: Jakubie, zbyt radykalnie postępujesz, zbyt radykalnie mówisz, nie zgadzam się. Wiecie, ale czy my zdajemy sobie sprawę, że tak jest? Werset 5. Albowiem czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, on chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Przetoż poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy.
Ludzie, którzy dzielą się Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Popatrzcie, co dalej pisze, jaką radę. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Ta radość, jaką ty przeżywasz, kiedy drużyna, której kibicujesz, zwyciężyła, pokonała wroga. Hurra, zwyciężyliśmy, pokonaliśmy wroga. A jak schodzą ze stadionu pokonani? Kto im bije brawo? Moi drodzy, czytaliśmy w Księdze Objawienia wezwanie, które anioł mówi: wyjdź z Babilonu, ludu mój. I na koniec chcę zostawić was z wezwaniem, jakie napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Wy te słowa również bardzo dobrze znacie. Drugi list do Koryntian, rozdział 6 i od 14 wersetu czytam. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. I to nie dotyczy tylko związków małżeńskich. Bo słowo jarzmo tutaj mówi o związkach. To odrębne studium, kiedyś porozmawiamy na temat jarzma. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jakaż zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Jakże emocjonalne pytania, jakże precyzyjnie sformułowane, a skierowane one są dziś do mnie i do ciebie, do każdego z nas. Przypomina nam Duch Święty słowa, które 1900 lat temu napisał apostoł Paweł. I dalej mówi: myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Siostry i bracia, doceniacie to? Ja wiem, że wielu to docenia. Doceniajcie to nadal. Ale apeluję do tych, którzy tego nie doceniają. Dalej czytamy. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich. I będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. A nieczystego się nawet nie dotykajcie. A ja dodam i myślę, nie będzie to zniekształceniem. Dodam, a na nieczyste nawet nie patrzcie. A na nieczyste nawet nie patrzcie, nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Siostry i bracia, moim zwyczajem nie kończę, a przerywam. Potraktujcie to jako wstęp, a boski nauczyciel Duch Święty niech rozwinie, niech uzupełni, czego ja nie dopowiedziałem, niech skoryguje, jeśli ja coś może jako człowiek powiedziałem niewłaściwego, bo On jest naszym nauczycielem i On zgodnie ze słowami Pana Jezusa będzie wprowadzał we wszelką prawdę. Bo On pragnie, aby uczniowie Pana Jezusa żyli na świecie jak światła i reprezentowali Boga, reprezentowali miłość. Do tego zostaliśmy powołani. Niech Bóg błogosławi każdemu z nas.
Amen.